Ostatniego dnia szkoły, po rozdaniu świadectw, w sali rajców Oławskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Kogutów, nagrody burmistrza miasta Oławy, przyznawane już po raz 10 wyróżniającym się uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Klasyfikacji uczniów dokonywały rady pedagogiczne szkół. Zgodnie z regulaminem szkoła typuje jednego kandydata do nagrody na każdych 100 klasyfikowanych uczniów. W szkołach podstawowych do nagrody mogą być typowani uczniowie klas 4-6, natomiast w gimnazjach klas 1-3. Dziękujemy za uwagę.
To nie, pani burmistrz. Wizytą z urzędu. Nie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Nie bójcie się, nie będę tak długo mówił jak kolega Jurek Hadryś. Pewnie krócej. Cieszę się, że mogę się coraz z wami spotkać. Myślę, że kochani, zasłużyliście na to. Moje marzenie jako burmistrza jest to, żeby właśnie w tych ławach, gdzie siedzą nasze radni, właśnie siedzieli sami prymusi i ci, co wiedzą najwięcej i mają pomysł na funkcjonowanie w mieście. Czego wam życzę w przyszłości. Dziękuję dyrektorom i wychowawcom. Wam rodzice, no cóż, gratuluję satysfakcji, radości, bo myślę, że to jest coś pięknego. I będę się cieszył, bo niektóre nazwiska mi utkwiły. Dzisiaj wręczałem siostrze w poprzednich latach, chyba brat dwukrotnie. I to jest naprawdę coś pięknego. Życzę wszystkim, żeby ta satysfakcja dla nauczycieli, dla rodziców była jak największa. A wam, kochani, no trzymajcie tak. To po prostu chyba już innego wyjścia nie ma. Jak na tym torście weszli, tak systematycznie, spokojnie, żebyście mogli te wyniki uzyskiwać, a w przyszłości te ławy, przy których siedzicie dzisiaj, na was czekają. Tu kolega powiedział też, dziękuję za realizację projektu w klasach 1-3, a która dzisiaj tutaj tej młodzieży, tych dzieci nie ma, ale myślę, że warto powiedzieć, był to projekt realizowany przez 2 lata szkolne, było to tak zwanych dodatkowych prawie 500 000 zł, na dodatkowe zajęcia, lekcje z młodzieżą. I cieszę się, w miarę możliwości, gdy będą inne możliwości projektowe, będziemy się starali o środki, żeby wspierać oświatę, żebyście mogli i jako pedagodzy wdrażać, poszerzać i mieć możliwość dodatkowych godzin, dodatkowych zajęć z naszą kochaną młodzieżą. Życzę wam radosnych, pięknych wakacji i do zobaczenia w takim składzie w nowym roku szkolnym. Wszystkim wszystkiego najlepszego. Thank you.